Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Fiodora Dostojewskiego, zatytułowanej Zbrodnia i Kara. Przełożył Czesław Jastrzębiec Kozłowski. Czyta Filip Kosior. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. W początku lipca, pod wieczór niezwykle upalnego dnia, Pewien młodzieniec wyszedł na ulicę ze swej izdebki, którą podnajmował od lokatorów przy ulicy Sej. I powoli, jakby niezdecydowany, skierował się ku mostowi Kmu. Na schodach szczęśliwie uniknął spotkania ze swoją gospodynią. Jego izdebka mieściła się tuż pod dachem wysokiej, pięciopiętrowej kamienicy i bardziej przypominała szafę niż mieszkanie. Gospodyni zaś, od której wynajmował tę izdebkę, wraz z obiadem i obsługą zajmowała mieszkanie oddzielne, o piętro niżej. I za każdym razem, gdy wychodził na ulicę, koniecznie musiał przejść mimo jej kuchni, prawie zawsze na oścież otwartej na schody. I za każdym razem, przechodząc mimo, młodzieniec doznawał jakiegoś chorobliwego uczucia lęku, którego napełniało wstydem i wywoływało grymas. Już dużo był winien gospodyni i obawiał się ją spotkać. Nie znaczy to, by był tak tchórzliwy i zachukany. Wręcz przeciwnie. Lecz od pewnego czasu był w stanie jakiegoś rozdrażnienia i napięcia podobnego do hipochondrii. Tak dalece pogrążył się w sobie, tak stronił od ludzi, że w ogóle lękał się wszelkiego spotkania, nie tylko z gospodynią. Gnębiło go ubóstwo, a nawet te trudne warunki ostatnio przestały mu ciążyć. Swymi bieżącymi sprawami zupełnie przestał, zupełnie nie chciał się zajmować. Właściwie wcale gospodyni się nie bał, choćby ta nie wiadomo co przeciw niemu knuła. Lecz zatrzymywać się na schodach, wysłuchiwać paplaniny o tych wszystkich powszednich błahostkach, którego nic a nic nie obchodziły, wysłuchiwać wszystkich tych nagabywań komorne pogróżek, skarg, a przy tym wykręcać się, wykłamywać, przepraszać... Nie, już lepiej prześliznąć się schodami jak kod i zwiać tak, by nikt nie widział. Zresztą tym razem obawa spotkania z wierzycielką zdumiała nawet jego, gdy wyszedł na ulicę. Chce się porwać na taką rzecz, a zarazem boję się takich głupstw, pomyślał z dziwnym uśmiechem. Hm. Tak. Wszystko jest w ręku człowieka, a on pozwala zdmuchnąć sobie wszystko z nosa, jedynie i wyłącznie z tchórzostwa. To pewne. Ciekawe, czego ludzie najbardziej się boją. Nowego kroku, nowego własnego słowa obawiają się nade wszystko. Zresztą za wiele grędzę, Dlatego też nic nie robię, że ględzę. A może i przeciwnie. Dlatego ględzę, że nic nie robię. To przez ten ostatni miesiąc nauczyłem się ględzić. Całymi dniami wylegując się w swoim kącie i rozmyślając o niebieskich migdałach. Na przykład po co teraz idę? Czyż jestem zdolny do tego? Czyż to jest poważne? — Wcale niepoważne. Od dla dodania sobie fantazji bawię się myślami. — Tak, bodajże tylko się bawię. Na ulicy skwar był okropny. A przy tym zaduch, ścisk, co krok wapno, rusztowania, cegły, kurz i ten szczególny letni smród, tak dobrze znany każdemu petersburżaninowi, którego nie stać na letnisko. To wszystko naraz niemile wstrząsnęło nerwami młodzieńca już i tak rozstrojonego — Nieznośny zaś fetor bijący z szynków, bardzo licznych w tej dzielnicy, oraz pijacy co chwila spotykani, mimo że to był dzień powszedni, jeszcze wzmacniali wstrętną i smutną barwę obrazu. Po delikatnej twarzy młodzieńca przemknął wyraz najgłębszej odrazy. Trzeba dodać, że był niepospolicie przystojny. O pięknych ciemnych oczach, ciemny blondyn, wzrostu więcej niż średniego, smukły i zgrabny. Lecz niebawem wpadł jakby w głęboką zadumę. Albo nawet raczej w jakąś nieprzytomność. I dalej szedł już ani dostrzegając, ani chcąc dostrzec otoczenie. Zrzadka tylko mruczał coś do siebie, powodowany nałogiem monologowania, do którego przyznał się sobie przed chwilą. Obecnie zaś sam zdawał sobie sprawę, że od czasu do czasu myśli mu się mącą i że jest bardzo osłabiony. Już drugi dzień prawie nic nie miał w ustach. Odziany był tak licho, że nie jeden, nawet otrzaskany z biedą, w dzień krępowałby się wyjść na ulicę w takich łachmanach. Skąd dzielnica była tego rodzaju, że niełatwo byłoby zaskoczyć tu kogokolwiek swym strojem. Bliskość placu siennego, obfitość lokali wiadomego autoramentu, ludność przeważnie rękodzielnicza i rzemieślnicza stłoczona w tych śródmiejskich petersburskich ulicach i zaułkach. Niekiedy urozmaicały ogólną panoramę takimi typami, że naprawdę trudno się było zdziwić na widok takiej czy owakiej figury. Ale w duszy młodzieńca nagromadziło się tyle zaciekłej pogardy, że mimo swoją drażliwość, czasem bardzo jeszcze młodocianą, najmniej się wstydził swoich łachmanów właśnie na ulicy. Inna sprawa, gdy trafiał na znajomych albo na dawnych kolegów, z którymi w ogóle nie lubił się spotykać. A jednak gdy jakiś pijak, którego nie wiadomo po co i dokąd wieziono ulicą w ogromnym wozie, zaprzężonym w ogromnego wałacha, nagle zawołał do niego w przejeździe: Hej, ty, niemiecki kapeluszniku, i zaryczał na całe gardło, wskazując na niego ręką. Młodzieniec zatrzymał się z znienacka i kurczowo schwycił się za kapelusz. Był to kapelusz wysoki, okrągły, cimermanowski, ale znoszony do szczętu, wyrudziały w dziurach i plamach, bez ronda, szkaradnie zgnieciony z jednego boku. Lecz młodzieńca ogarnął nie wstyd, tylko zupełnie inne uczucie, przypominające raczej przestrach. Co, czy nie wiedziałem? Mamotał spłoszony. Właśnie tak myślałem. To już najgorsze. Przecie jakieś takie głupstwo, jakiś najzwyklejszy drobiazg może pokrzyżować cały zamiar. Tak, ten kapelusz zanadto rzuca się w oczy. Jest śmieszny i dlatego rzuca się w oczy. Przy takich łachmanach jak moje muszę koniecznie mieć kaszkiet, choćby jakiś stary naleśnik, a nie to czupiradło. Nikt tak nie nosi, gotowi ją mile zauważyć, zapamiętać. Grunt, że potem sobie przypomną, no i masz poszlakę. Tu trzeba możliwie najmniej rzucać je w oczy. Drobiazgi. Drobiazgi są najważniejsze, bo te drobiazgi gubią zawsze i wszędzie. Drogę miał niedaleką. Wiedział nawet ile kroków od bramy swego domu. Dokładnie siedemset trzydzieści. Porachował je kiedyś, gdy się zanadto rozmarzył. Podówczas sam jeszcze nie wierzył tym swoim marzeniom i tylko podjudzał się ich potwornym, ale i kuszącym zuchwarstwem. Teraz zaś po upływie miesiąca już zaczynał patrzeć na to inaczej i wbrew wszystkim przekornym monologom o własnej bezsile i niezdecydowaniu, jakoś mimo woli przywykł już poczytywać potworne marzenie za realny plan, chociaż w dalszym ciągu nie wierzył sobie. Ot, i teraz szedł dokonać próby swego planu i z każdym krokiem wzruszenie jego rosło coraz gwałtowniej. Z zamierającym sercem, z nerwowym drżeniem, podszedł do olbrzymiej kamienicy, z jednej strony wychodzącej na kanał, z drugiej zaś na ulicę Wą. Dom ten składał się z samych małych mieszkanek. Anajmowali je różni rękodzielnicy, krawcy, ślusarze, kucharki, jacyś tam Niemcy, własnym przemysłem żyjące panny, drobni urzędnicy i tak Wchodzący i wychodzący przesmykiwali się raz po raz pod obydwiema bramami i na obydwu podwórkach. Pracowali tutaj trzej czy czterej stróże. Młodzieniec bardzo był rad, że nie spotkał żadnego z nich i niepostrzeżenie przemknął się zaraz z bramy na prawo – na schody. Schody były ciemne i ciasne, kuchenne. Ale on to wszystko już przedtem wiedział i zbadał, i całe to otoczenie dogadzało mu. W takich mrokach nawet ciekawskie spojrzenie nie było niebezpieczne. Jeżeli tak się boję teraz, to cóż by było, gdyby rzeczywiście doszło do tego? Pomyślał mimo woli, idąc na czwarte piętro. Tutaj zatarasowali mu drogę wysłużeni żołnierze tragarze, wynoszący meble z jednego z mieszkań. Już wiedział, że mieszkanie to zajmuje pewien familijny Niemiec, urzędnik z rodziną. Więc Niemiec się teraz wyprowadza. Więc na czwartym piętrze, przy tych schodach i przy tym podejście pozostaje na jakiś czas tylko jedno zajęte mieszkanie: Staruchy. To dobrze. Na wszelki wypadek. Pomyślał znowu i zadzwonił do drzwi staruszki. Dzwonek dźwięknął w wątle, jakby był z blachy, a nie z miedzi. Wszystkie mieszkania w takich domach miwają podobne dzwonki. Już nie pamiętał tego osobliwego dźwięczenia, więc teraz mu jakby coś przypomniało, coś jasno ukazało. Drgnął cały. Widać za nadto osłabły mu nerwy tym razem. Po chwili drzwi się uchyliły nieznacznie. Przez malutką szparkę lokatorka oglądała przybysza z widoczną nieufnością, tak że można było dostrzec tylko jej błyszczące w ciemności oczka. Lecz, zobaczywszy na podejście dużo ludzi, nabrała otuchy i otworzyła zupełnie. Młodzieniec przestąpił próg ciemnej sionki, przedzielonej przepierzeniem, za którym mieściła się maleńka kuchnia. Stara stała przed nim w milczeniu i patrzyła na niego pytająco. Była to drobniutka, sucha starowinka. W wieku jakich sześćdziesięciu lat, z ostrymi, złymi oczkami, z malutkim, spiczastym nosem, bez chustki na głowie. Płowe, ledwie siwizną przyprószone włosy były tłusto nasmarowane olejem. Cienka i długa szyja, podobna do kurzej nogi, była omotana jakimiś flanelowymi gałgankami, a z ramion mimo upału zwisała zniszczona i pożółkła salopka na futrze. Staruszka raz po raz kaszlała i postękiwała. Widocznie młodzieniec spojrzał na nią jakoś osobliwie, bo i w jej oczach mignęła naraz uprzednia nieufność. — Raskolnikow, student, byłem już u pani przed miesiącem. Pośpieszył mruknąć młody człowiek z półkłonem, przypomniawszy sobie, że należy być grzeczniejszym. — Pamiętam, mój dobrodzieju. Bardzo dobrze pamiętam, żeś już był. Dobitnie rzekła staruszka, wciąż nie spuszczając pytających oczu z jego twarzy. — Więc właśnie... I znowu w takiej sprawie ciągnął raskolnikow, trochę zmieszany i zdziwiony nieufnością starej. A może ona zawsze jest taka, tylko zeszłym razem nie zauważyłem? Pomyślał z nieprzyjemnym uczuciem. Stara milczała, jakby w zamyśleniu. Potem usunęła się i wskazawszy mu drzwi do pokoju, rzekła, puszczając gościa przodem: Proszę wejść, dobrodzieju. Nieduży pokój, do którego wszedł młodzieniec. Pokój z żółtą tapetą, z geranium i muślinowymi firaneczkami na oknach był w tej chwili jaskrawo oświetlony zachodzącym słońcem. Więc wtedy też będzie świeciło słońce, mimochodem błysnęło w umyśle Raskolnikowa. Szybkim spojrzeniem obrócił wszystko w pokoju, ażeby w miarę możliwości zbadać i zapamiętać rozkład. Lecz nie było tam nic szczególnego. Na umeblowanie z brzozy, bardzo stare, składała się kanapa z olbrzymim giętym drewnianym oparciem. Owalny stół przed kanapą, między oknami gotowalnia ze zwierciadełkiem, krzesła pod ścianami i dwa czy trzy groszowe obrazki w żółtych ramkach, przedstawiające niemieckie panienki z ptaszkami w ręku. Oto i wszystko. W kącie przed niewielkim świętym obrazem paliła się lampka oliwna. Wszystko było nader schludne, meble i podłogi wyszorowane do połysku, wszystko lśniło. To robota Lizawiety, pomyślał młodzieniec. Ani pyłku nie znalazłbyś w całym mieszkaniu. Tylko u złych i starych wdów bywa tak czysto. Ciągnął w duchu raskolników i ciekawie zerknął na perkalikową zasłonę przed drzwiami do drugiej malutkiej izdebki, gdzie stało łóżko stare i komoda, a dokąd jeszcze nigdy nie zaglądał. Całe mieszkanie składało się z tych dwóch pokoi. O co chodzi? surowo rzekła stara, wchodząc i znowu stając przed nim tak, żeby mu patrzeć prosto w twarz. Przyniosłem zastaw. Proszę. I wydobył z kieszeni stary płaski srebrny zegarek. Na kopercie wyryty był globus, łańcuszek był stalowy. Ale przecież już minął termin poprzedniego zastawu. Przedwczoraj upłynął miesiąc. Zapłacę pani procent za jeszcze jeden miesiąc. Proszę mieć trochę cierpliwości. Ach, mój dobrodzieju, to zależy od mojej dobrej woli, czy mieć cierpliwość, czy też zaraz sprzedać tę twoją rzecz. Za zegarek dużo dostanę, Rono Iwanowno? Eh, przynosisz byle co. Nic to pewnie nie warte. Za pierścionek dałam ci zeszłym razem dwa papierki, a u jubilera można i nowy taki dostać za półtora rubla. Niech pani da za cztery ruble. Wykupię na pewno to zegar ojcowski. Wkrótce dostanę pieniądze. Półtora rubelka i procent z góry, jeżeli pan chce. Półtora rubla? zawołał młodzieniec. Jak się panu podoba? I starucha podała mu zegarek z powrotem. Młody człowiek wziął go i tak się rozzłościł, że już miał odejść, lecz natychmiast się pomiarkował na myśl, że już więcej nie ma dokąd pójść i że zresztą przybył tutaj jeszcze w jednej sprawie. Niech pani daje, rzekł Grubiańsko. Stara sięgnęła do kieszeni po klucze i poszła do drugiego pokoju za zasłonę. Młodzieniec zostawszy sam po środku pokoju ciekawie nasłuchiwał i kombinował. Usłyszał, jak Stara otwiera komodę. To zapewne górna szuflada. Medytował. A więc klucze nosi w prawej kieszeni, wszystkie w jednym pęku na stalowym kółeczku. Jeden z kluczy jest ze trzy razy większy od reszty, ma karbowane piórko. Jest oczywiście nie od komody. To znaczy, że jest jeszcze jakaś szkatułka czy skrzynka. To ciekawe. Skrzynki zawsze miewają takie klucze. Swoją drogą, jakie to wszystko podłe. Stara wróciła. Oto masz mój dobrodzieju. Licząc po dziesiątce miesięcznie od rubla, za półtora rubla należy mi się piętnaście kopiejek, za miesiąc z góry. A za poprzednie dwa ruble jeszcze mi się należy, wedle tegoż rachunku, z góry dwadzieścia kopiejek, czyli razem trzydzieści pięć. Więc teraz dostaniesz za zegarek ogółem rubla i piętnaście kopiejek. Oto są. Jak to? Więc teraz tylko rubla piętnaście? A no tak. Młodzieniec nie wdawał się w spory i wziął pieniądze. Patrzył na starą i nie śpieszył się z odejściem, jakby chciał jeszcze coś powiedzieć czy zrobić, tylko sam nie wiedział, co mianowicie. Możliwe alono Iwanowno, że w najbliższych dniach przyniosę jeszcze jedną rzecz. Srebrną, o, ładną papierośnicę, jak tylko zwróci mi ją przyjaciel, zmieszał się i umilkł. Ech to wtedy pomówimy o tym dobrodzieju. — Żegnam panią. — A pani wciąż sama siedzi w domu? Siostry nie ma? — Zapytał możliwie najswobodniej, wychodząc do sionki. — A co ci do niej, mój dobrodzieju? — Ależ nic oczywiście, tak sobie zapytałem. A pani zaraz... — Do widzenia, Alono Iwanowno. Laskownikow wyszedł na dobre stropiony. Uczucie to wciąż się potęgowało. Na schodach kilkakrotnie nawet przystawał, jakby czymś z nienacka zaskoczony, a w końcu będąc już na ulicy wykrzyknął. O Boże, jakie to wszystko obmierzłe! I czyż naprawdę, czy naprawdę ja... Nie, to nonsens, to niedorzeczność, dorzucił stanowczo. I czy rzeczywiście coś tak okropnego mogło mi przyjść do głowy? Tak czy owak, do jakiej podłości zdolne jest moje serce? Bo to przede wszystkim podłe, paschudne, wstrętne, wstrętne... A ja przez cały miesiąc! Ale nie mógł wyrazić ani słowami ani okrzykami swojego wzburzenia. Bezgraniczna odraza, która zaczęła gnębić i trapić jego serce już wtedy, gdy dopiero szedł do staruchy, wzmogła się teraz do takich rozmiarów i nabrała takiej wrazistości, że nie wiedział gdzie się podziać od tej udręki. Szedł chodnikiem jak pijany, nie widząc przechodniów i potrącając ich, a opamiętał się dopiero na następnej ulicy. Rozejrzawszy się spostrzegł, że stoi koło szynkowni, do której wstępowało się schodnika po schodkach w dół do sutereny. Z drzwi wychodziło właśnie dwóch pijaków. Podtrzymując się wzajemnie i wymyślając sobie, gramolili się na ulicę. Niewiele myśląc, razkolników od razu zszedł na dół. Dotychczas nigdy jeszcze nie wstępował do szynkowni, ale teraz kręciło mu się w głowie, a na dobitkę nękało go palące pragnienie. Zachciało mu się wypić zimnego piwa tym bardziej, że swoje nagłe osłabienie przypisywał głodowi. Usiadł w ciemnym i brudnym kącie za lepkim stolikiem, kazał sobie podać piwo i łapczywie wychylił pierwszą szklankę. Od razu poczuł ulgę, a myśli się przejaśniły. — Wszystko to są głupstwa — rzekł sobie z otuchą. I wcale nie było powodu tak się przejmować. Po prostu osłabienie fizyczne. Wystarczy szklanka piwa, kawałek sucharka i oto w jednej chwili umysł się wzmacnia, myśl staje się jasna, zamiary nabierają tężyzny. Tfu, jakież to wszystko marne. Ale mimo to pogardliwe splunięcie, patrzył już wesoło, jak gdyby nagle wyzwolony od jakiegoś okropnego brzemienia i przyjaźnie mierzył okiem obecnych. Jednak i w tej chwili mgliście przeczuwał, że całe to optymistyczne nastawienie również jest chorobliwe — Przynkownie o tej porze pozostało niewiele gości. Oprócz tych dwóch pijaków, z którymi się zetknął na schodkach, tuż po nich wytoczyła się jeszcze cała gromada jakieś pięć osób, z dziewczyną i z harmonią. Po ich wyjściu zrobiło się cicho i przestronno. Pozostali jeden podchmielony, ale nie za nadto, siedzący nad piwem, z wyglądu mieszczanin, oraz jego towarzysz, otyły siwobrody, drągal w kożuszku, mocno zawiany. Ten drzemał na ławce i z rzadka, nagle, jak gdyby rozbudzony ze snu, zaczynał strzelać z palców, rozstawiwszy ręce i podrzucać górną częścią tułowia, nie wstając z ławki, przy czym nucił jakieś bania luki, usiłując przypomnieć sobie wiersze w rodzaju Cały rok pieściłem żonę, cały rok pieściłem żonę. Albo raptem znowu się przecknąwszy, raz na miasto się wybrałem, dawną miłą swą spotkałem ale nikt nie podzielał jego rozanielenia. Milkliwy jego towarzysz patrzył na wszystkie te wybuchy nawet wrogo i nieufnie. Był tu jeszcze jeden człowiek, wyglądający na emeryta. Siedział na uboczu przed swoją flaszką. Z rzadka łykał jeden haust i rozglądał się dookoła. On także wydawał się czymś wzburzony. Rozdział drugi Raskolnikow nie był przyzwyczajony do tłumu i, jakieśmy już powiedzieli, unikał wszelkiego towarzystwa, zwłaszcza w ostatnich czasach. Ale teraz pociągnęło go nagle do ludzi. Dokonywało się w nim coś nowego, a zarazem budziła się potrzeba obcowania z ludźmi. Tak go wymęczył ten cały miesiąc ostrej udręki i ponurego podniecenia, że chciał bodaj przez chwilę zaczerpnąć powietrza w innym świecie, jakimkolwiek bądź. I bez względu na całe niechlujstwo otoczenia, z przyjemnością siedział teraz w szynkowni. Gospodarz lokalu był w innej izbie, ale często wchodził tutaj do izby głównej, skądś do niej wstępując po schodkach. Przy czym ukazywały się najpierw jego eleganckie lakierowane buty z dużymi czerwonymi wyłogami. Miał na sobie spenserek i okropnie zatłuszczoną czarną atłasową kamizelkę. Był bez krawata, a cała jego twarz zdawała się naoliwiona niby żelazna kłódka. Za szym kwasem stał czternastoletni może wyrostek. Drugi zaś młodszy chłopiec usługiwał, gdy goście czego zażądali. Stały talerzyki z mizerią, czarnymi sucharkami i nadzwonka pokrajoną rybą. Wszystko to pachniało nader niezachęcająco. Nieznośnie duszne powietrze sprawiało, że trudno było wysiedzieć, a wszystko było tak przepojone odorem okowity, że miało się wrażenie, iż od samego tego zaduchu można w ciągu pięciu minut stać się pijanym. Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia. Jakoś raptownie, znienacka, zanim choć słowem się do nich odezwiemy. Właśnie takie wrażenie wywarł na rozkolnikowi ów gość, który siedział o i przypominał emerytowanego urzędnika. Później młodzieniec kilkakrotnie uprzytomnił sobie to pierwsze wrażenie. Ba, przypisywał je przeczuciu. Ustawicznie popatrywał na urzędnika, naturalnie i z tego powodu, że tamten również uparcie na niego patrzał i najwidoczniej miał chętkę wdać się z nim w rozmowę. Na resztę zaś obecnych, nie wyłączając i gospodarza, urzędnik patrzał z obojętnością i nawet ze znudzeniem, a jednocześnie z odcieniem jakiejś lekceważącej wyższości, niby na ludzi niższego stanu i poziomu, z którymi nie warto się zadawać. Był to człowiek już po pięćdziesiątce, średniego wzrostu i krępej budowy. Szpakowaty, z dużą łysiną. Z twarzą nalaną wskutek ciągłego pijaństwa żółtą aż zielonkawą z nabrzmiałymi powiekami, spoza których błyszczały malutkie jak szparki, ale żywe, przekrwione oczki. Lecz było w nim coś bardzo dziwnego. W Jego wzroku świeciła jakaś egzaltacja. Kto wie, może by się znalazła i roztropność, i rozum, ale zarazem migało chwilami, jak gdyby. Szaleństwo. Ubrany był w stary, docna obszarpany frak z poobrywanymi guzikami. Tylko jeden trzymał się jeszcze z biedą i na ten jeden guzik urzędnik się zapinał, widać przez resztki dbałości o pozory. Spod nankinowej kamizelki sterczał półkoszulek zmiętoszony, wybrudzony i zalany. Twarz była po urzędniczemu ogolona, lecz tak już dawno, że gęsto zaczynała występować sinawa szczeć. A w jego sposobie bycia zaznaczała się rzeczywiście jakaś urzędnicza stateczność. Ale teraz był w rozterce. Burzył sobie włosy, a od czasu do czasu ruchem przygnębienia ujmując głowę obiema rękoma, kładł dziurawe łokcie na mokrym i lepkim stole. W końcu spojrzał na Raskolnikowa wprost, po czym przemówił głośno i dobitnie. A czy wolno mi, łaskawy panie, zwrócić się do niego z rozmową pełną przyzwoitości? Albowiem, jakkolwiek nie wygląda pan teraz imponująco, wszelakoż moje doświadczenie wyróżnia w panu człowieka wykształconego i do trunków nienawykłego. Sam zawsze czciłem wykształcenie połączone z zaletami serca. Ponadto zaś mam honor być radcą tytularnym. Marmier Takie nazwisko. Radca tytularny. Ośmielę się zapytać, pan był w służbie państwowej? Nie, studiuję. Odparł młody człowiek, trochę zdziwiony i tym osobliwym górnolotnym stylem i okolicznością, że się do niego zwrócono tak wręcz, prosto z mostu. Choć niedawno pragnął przelotnie jakiegokolwiek bądź zetknięcia się z ludźmi, jednak teraz przy pierwszym, istotnie zwróconym do siebie słowie, nagle poczuł znowu zwykłą, gniewną i przykrą odrazę do każdego obcego, który się otarł albo dopiero chciał się otrzeć o jego osobowość. Więc student lub były student. Wykrzyknął urzędnik. Właśnie tak sobie pomyślałem. Doświadczenie, szanowny panie, niejednokrotne doświadczenie. I na znak uznania przytknął sobie palec do czoła. Był pan studentem, czyli zgłębiał dziedzinę wiedzy. Pan pozwoli. Tu wstał, zachwiał się, zagarnął swą butelkę, szklaneczkę i przysiadł się do młodzieńca nieco na ukos od niego. Był pijany, ale mówił potoczyście i wartko, z rzadka tylko tracąc tu i ówdzie wątek i kołując. Na Raskolnikowa rzucił się wprost zachłannie, jak gdyby i on także przez cały miesiąc z nikim nie rozmawiał. — Łaskawy panie — zagaił niemal uroczyście. — Ubóstwo nie jest występkiem, to fakt. Wiem dobrze, że i pijaństwo nie jest cnotą, tym ci gorzej. Ale nędza, szanowny panie... Nędza to występek. W biedzie człowiek jeszcze zachowuje szlachetność wrodzonych uczuć, natomiast w nędzy nikt i nigdy. Za nędzę. Nie powiem nawet, by kijem wypędzano, ale wprost miotłą wymiatają z ludzkiego towarzystwa ku tym większej zniewadze. I słusznie, albowiem w nędzy ja pierwszy gotów jestem sam siebie znieważać. I stąd trunkowość. Szanowny panie, przed miesiącem małżonkę moją obił niejaki pan Lebiezjatnikow. A moja małżonka to nie to co ja. Rozumie pan? Pozwolę sobie zapytać jeszcze od po prostu z ciekawości. Czy szanownemu panu zdarzało się nocować na newie, na berlinkach z Sianem? Nie, nie zdarzało się, odparł Raskolnikow. Cóż to takiego? No, a ja właśnie stamtąd. I to już piątą noc. Nalał sobie do szklaneczki, wypił i zamyślił się. W rzeczy samej, na jego ubraniu i nawet we włosach widniały gdzie gdzieś zdziebeł Kasiana. Było to bardzo prawdopodobne, że od pięciu dni nie rozbierał się i nie mył. Zwłaszcza ręce miał brudne, zasmolone, czerwone, z czarnymi paznokciami. Jego gadanina ściągnęła na siebie ogólną uwagę, zresztą ospałą. Smarkacze za szynkwasem zachichotali. Gospodarz specjalnie bodaj zszedł z górnego pokoju, żeby posłuchać żartownisia i siadło podal, ziewając leniwie, lecz z dostojeństwem. Widocznie Marmieladow był tu znany od dawna, a i zamiłowania do hałaśliwych rozpraw nabrał przypuszczalnie wskutek częstych, szynkownianych rozmów z różnymi nieznajomymi. Czasem ten nawyk przeistacza się u alkoholików w prawdziwą potrzebę, szczególnie zaś u tych, których w domu traktuje się szorstko i którymi się pomiata. Dlatego też w kompanii pijaków usiłują oni zawsze jakby zdobyć sobie usprawiedliwienie. Gdy się zaś uda, to i szacunek. Ty żartownisz, gromko rzekł gospodarz. A czemu nie pracujesz? Czemu nie służysz, skoroś urzędnik? Czemu nie służę, szanowny panie? Podchwycił Marmię ładow zwracając się wyłącznie do Raskolnikowa, jakby to on zadał mu pytanie. Czemu nie jestem w służbie? A czyż serce moje nie boleje nad tym, że się czołgam bezowocnie? Gdy przed miesiącem pan Lebiezjatnikow własnoręcznie pobił moją małżonkę, a ja leżałem pijaniu teńki, czyżem mnie cierpiał? Daruj, młodzieńcze, czy ci się trafiło... <laughs> Na przykład zabiegać o pożyczkę beznadziejnie. Owszem, ale niby jak to beznadziejnie. To znaczy z beznadziejnością całkowitą, z góry wiedząc, że z tego nic nie będzie. Oto na przykład pan wie z góry i niezachwianie, że ten a ten człowiek, ten na ten wysoce prawomyślny i wysoce użyteczny obywatel za żadne skarby pieniędzy panu nie da, bo i po cóż, pytam miałoby dać? Przecie wie, że mu nie zwrócę. Ze współczucia? Ależ pan Lebie zjatników, który śledzi rozwój mych myśli, tłumaczył świeżo, że w naszych czasach współczucie zostało zakazane nawet przez naukę. I tak się już dzieje w Anglii, gdzie panuje ekonomia polityczna. Więc po cóż, pytam, miałby dać? Otóż z góry wiedząc, że on nie da, pan mimo to wybiera się w drogę i... w jakimś celu. Wtrącił rozkolnikow. Dobrze. A jeżeli nie ma już do kogo, nie ma już dokąd pójść. Przecie koniecznie trzeba, żeby każdy człowiek mógł choć dokądkolwiek pójść, choć gdziekolwiek bądź. Gdy córka moja po raz pierwszy wyszła z żółtym biletem, ja także poszedłem wtedy. Gdyż moja córka legitymuje się żółtym biletem. dodał nawiasowo z pewnym niepokojem, patrząc na młodzieńca. To nic, łaskawy panie, to nic, dorzucił skwapliwie i z pozornym spokojem, gdy obaj chłopcy parsknęli śmiechem. A i sam gospodarz się uśmiechnął: To nic. Tego kiwania głowami nie biorę sobie do serca, albowiem już wszystkim wiadomo, i cokolwiek było tajne, na jaw wychodzi. A mam się do tego nie ze wzgardą, lecz z pokorą. Niech tam, niech tam, Ejce homo. Daruj, młodzieńcze, czy możesz, ale nie, trzeba to powiedzieć mocniej i wyraziściej. Nie czy możesz, lecz czy się ośmielisz, spoglądając w tej chwili na mnie, orzec twierdząco, że mnie świnia? Młodzieniec nie odpowiedział ani słowa. Owóż, ciągnął dalej mówca, statecznie i nawet ze spotęgowaną tym razem godnością, przeczekawszy, aż umilknął ponowne chichoty. Owóż niech będę świnia, ale ona jest damą. Ja dźwigam na sobie podobieństwo zwierzęce, lecz Katarzyna Iwanowna, moja małżonka, jest osobą wykształconą, córką oficera sztabowego. Niechaj, niechaj będę szubrawcem. Natomiast ona jest i wzniosłego serca, i pełna uczuć wyszlachetnionych przez edukację. A tymczasem. O, gdybyż ona mnie pożałowała. Szanowny panie, szanowny panie, przecież trzeba, żeby każdy człowiek miał bodaj jedno takie miejsce, gdzieby go pożałowano. A Katarzyna Iwanowna jest prawdzie damą wielkoduszną, ale niesprawiedliwą. I chociaż sam rozumiem, że kiedy mnie targa zakudły, to targa je nie inaczej, tylko z żałości serdecznej. Albowiem, powtarzam to bez fałszywego wstydu, na mnie targa zakudły młodzieńcze. Potwierdził z tym większą godnością, znowu słysząc prześmiechy. Ale mój Boże, i żona choć jeden raz. Lecz nie, nie, wszystko to nadaremnie, nie ma o czym gadać. Nie ma o czym gadać, albowiem już nieraz zdarzało się to upragnione, już nieraz żałowano mnie, lecz... Lecz taki już jest rys mego charakteru. Jestem urodzone, bydle. — Ja myślę — zauważył gospodarz, ziewając. Marmiładow z determinacją stuknął pięścią w stół. Taki już mego charakteru. Czy ci wiadomo, czy, czy ci wiadomo, szanowny panie, żem przepił nawet jej pończochy? Nie trzewiki, bo to by jeszcze choć trochę przypominało zwykłą kolej rzeczy, ale przepiłem jej pończochy. Pończochy. Chusteczkę jej z koziej wełny także przepiłem. Darowaną, dawną, jej własną, nie moją. Mieszkamy zaś w zimnym kącie. Także tejże zimy przeziębiła się i zaczęła kasleć, już krwią, a drobnych dziadek mamy troje i Katarzyna Iwanowna jest zacharowana od rana do nocy, szoruje, pucuje, dzieci myje, albowiem od maleńkości przywykła do chędustwa, a pierś ma słabą, skłonną do suchot i ja to odczuwam. Czyż nie odczuwam? Owszem, im więcej piję, tym więcej odczuwam. Właśnie dlatego piję, że w trunku tym szukam współczucia i serca. Nie wesela szukam, lecz jedynie boleści. Piję, albowiem pragnę do cierpieć. cierpieć. Jakby w rozpaczy oparł głowę o stół. Młodzieńcze, podjął znów się wyprostowawszy. Z twojej twarzy czytam niejaką boleść. Jak tylko wszedłeś, wyczytałem to i dlatego zwróciłem się od razu do ciebie. Komunikując bowiem panu, dzieje żywota mego. Nie pragnę wystawić się na pośmiewisko łych oto próżniaków, którzy i tak o wszystkim już wiedzą. Lecz szukam człowieka czułego i wykształconego. Wiedz tedy, że moja małżonka pobierała edukację w szlacheckim gubernialnym instytucie dla dobrze urodzonych panien. I że po końcowym egzaminie tańczyła w szalem w obecności gubernatora i innych osobistości, za co też otrzymała złoty medal oraz świadectwo uznania na piśmie. Medal. Ha, medal sprzedaliśmy już dawno. Ale świadectwo zaś przechowuje dotychczas w swoim kufrze i świeżo pokazywała jej gospodyni mieszkania. Bo jakkolwiek między nią a tą gospodynią Najnieustanniej wywiązują się niesnaski, ale zachciało się jej przed kimkolwiek poszczycić, kogokolwiek powiadomić o szczęśliwych dniach przeszłości. I ja nie potępiam, nie potępiam, jako że to jedno jej pozostało we wspomnieniach, cała zaś reszta poszła w rozszypkę. Tak, tak. Dama to porywcza, dumna i nieugięta. Sama szuruje podłogę. Żyli się razowcem, ale nikomu nie pozwoli na brak szacunku dla siebie. Dlatego też i panu lebiezjatnikowi nie zechciała puścić płazem jego ordynarności. A gdy ją za to pan lebiezjatnikow poturbował, rozchorowała się nie tyle z powodu razów, ile z powodu urażonych uczuć. Ja ją poślubiłem już jako wdowę z dwojgiem dziadek, jedno mniejsze od drugiego. Po raz pierwszy wyszła za mąż za oficera piechoty, z miłości, i z nim uciekła z domu rodzicielskiego. Męża kochała nadmiernie, lecz on się zaczął bawić karciętami, trafił przed kratki i tak już zmarł. Pod koniec bijał ją, ona zaś, jakkolwiek mu nie folgowała, o czym mi wiadomo autentycznie i na podstawie dokumentów, wszelako dotychczas go wspomina ze łzami w oczach, i mnie go stawia za wzór. A ja się cieszę. Cieszę, że przynajmniej w wyobraźni widzi się szczęśliwą niegdyś. I została po nim z dwojgiem nieletnich dzieci w powiecie dalekim i bestialskim, gdzie i ja się podówczas znajdowałem. Została w takiej beznadziejnej nędzy, że chociaż bywałem w życiu w różnorakich opałach, ale nawet nie jestem w stanie tego opisać. Wszyscy zaś krewni odstrychnęli się, bo też była dumna, nadmiarę dumna. I otóż wtedy, szanowny panie... Wtedy ja, również wdowiec, z pierwszej żony, czternastoletnią córkę mający, oświadczyłem się jej, jako że nie mogłem patrzeć na takie cierpienie. Pan może z tego sądzić, do jakiego stopnia doszła jej niedola, skoro ona, dobrze wychowana i wykształcona, ze znanej rodziny, zdecydowała się wyjść za mnie. Ale wyszła. Płacząc i łkając, załamując ręce. Wyszła. Bo nie miała gdzie pójść. Czy pan rozumie? Czy pan rozumie, łaskawy panie, co to znaczy, kiedy człowiek nie ma już gdzie pójść? Nie. Tego pan jeszcze nie rozumie. I przez cały rok spełniałem swą powinność po Bożemu i święcie. Nie tykałem tego, tuż turknął palcem butelkę. Albowiem serce mam. A ści i tym nie potrafiłem dogodzić, a tymczasem straciłem posadę. Takoż nie z własnej winy, tylko wskutek przesunięć personelu. I wówczas dotknąłem. Już temu półtora roku znaleźliśmy się po wądrówkach i licznych niedolach. W tej oto stolicy wspaniałej i niezliczonymi pomnikami uświetnionej. Tutaj dostałem posadę. Dostałem i znów straciłem. Rozumie pan? Tutaj już straciłem z własnej winy, albowiem opętało mnie to. Zamieszkujemy teraz kątem u gospodyni Amali Fiodorowny-Lipeweksel. Z czego zajrzyjemy i z czego opłacimy? Nie wiem. Mieszka tam dużo osób poza nami. Najniemożliwsza Sodoma. <grym> tak. A tymczasem podrosła moja córka z pierwszego małżeństwa. Ile zaś wycierpiała ta moja córka od swej macochy, gdy podrastała. O tym zmilcze. Bo aczkolwiek Katarzyna jest pełna wielkodusznych uczuć, ale to dama porywcza, drażliwa i czasem. Tak, no. Ale nie ma o czym wspominać. Edukacji, jak pan to sobie łatwo wyobrazi, Sonia nie otrzymała. Przed jakimiś czterema laty próbowałem przechodzić z nią geografię i historię powszechną, ale że i sam byłem w tej dziedzinie nietęgi, a przyzwoitych podręczników nie miałem, bo książki jakieś mi posiadali, no, słowem nie ma już tych książek, więc na tym cała nauka się skończyła. Przerwaliśmy na Cyrusie Perskim. Potem, gdy już przyszła do lat, przeczytała kilkoro ksiąg treści romansowej, to no niedawno za pośrednictwem pana Lebie Zjatnikowa z wielkim zajęciem przewertowała jedno dzieło Fizjologię Luisa. Szanowny pan, to na? I nawet urywkami na głos nam udzielała. Oto i cała jej oświata. Teraz zaś, szanowny mój panie, we własnym imieniu skieruję do pana pytanie prywatne. Czy zdaniem pańskim, panna uboga, lecz uczciwa. Dużo może zarobić własną uczciwą pracą. Ani piętnastu kopiejek dziennie nie zarobi, proszę pana, jeżeli jest uczciwa i nie posiada specjalnych talentów. A i to pod warunkiem, że ręce sobie urobi. Nadomiar raca Klopstock, Iwan Iwanowicz, szanowny pan, słyszał o nim. Nie dość, że dotychczas nie uiścił należności za uszycie pół tuzina koszul holenderskich lecz owszem w sposób obraźliwy wyrzucił ją, tupiąc nogami i piętnując nieprzystojnym przezwiskiem, pod pozorem, jakoby kołnierz koszuli uszy to niewedle miary i krzywo. A tymczasem dzieciarnia głodna, a tymczasem Katarzyna załamuje ręce. Chodzi po pokoju, na policzkach jej ukazują się wypieki, jak to zawsze bywa w tej chorobie, że niby mieszkasz tu u nas darmo, zjadzie jeden, jesz, pijesz, korzystasz z ciepła, Bogiem Zazia prawdą, dużo tam jej pije, kiedy w domu chuda fara, że nawet dziatwa po trzy dni z rzędu nie widuje skórki chleba. Leżałem wtedy, <grywania> nie będę owijał w bawełnę. Leżałem pijany a w a wtem słyszę, jak moja Sonia mówi cichutka jest taka głosik ma taki potulny blondyneczka, liczko zawsze bledziutkie, chudziutkie. Słyszę, jak mówi. Więc jakże to, Katarzyno Iwanowno, że mam się puścić na taką rzecz? A trzeba panu wiedzieć, że niejaka Daria Francowna, niewiasta złej woli i policji wielokrotnie znana, już że trzy razy dopytywała się przez gospodynię. — A? — odpowiada Katarzyna z przekąsem. — O cóż masz się drożyć? To mi dopiero skarby. — Ale niech pan nie wini, panie szanowny, niech pan nie wini. Powiedziane to było nie przy zdrowych zmysłach, lecz przy uczuciach wzburzonych w chorobie, przy płaczu dzieci o chleb. Zresztą zostało to powiedziane raczej dla obrazy niż w ścisłym znaczeniu. Albowiem małżonka moja tak już ma charakter, że gdy się dzieci rozpłaczą, chociażby z głodu, natychmiast zaczyna je bić. I oto widzę o jakiej szóstej godzinie. Słoneczka wstała, włożyła chusteczkę, włożyła paletko. I wyszła z mieszkania. O dziewiątej wróciła. Przyszła, idzie wprost do Katarzyny i w milczeniu kładzie przed nią na stole trzydzieści rubli. Ani słówka przy tym nie pisnęła, nie spojrzała nawet, tylko wzięła nasz duży, drade damowy zielony plet. Mamy taki wspólny plet z damu. Nakryła nim głowę i twarz i położyła się na łóżku. Twarzą do ściany, że tylko ramionka i ciało dygocą. Ja zaś leżałem w takimże stanie jak poprzednio. I widziałem wówczas młodzieńcze. Widziałem, jak później katarzyna, również ani słowa nie mówiąc, podeszła do łóżeczka z soni i cały wieczór przeklęczała przy niej. Nogi jej całowała. Nie chciała wstać, a potem obydwie razem zasnęły, objąwszy się. Obydwie. obydwie. Tak, a ja. Leżałem w pijaniu teńki. w umilkł, jakby mu głos odebrało. Potem porywczo nalał sobie, wypił i odchrząknął. Od tego czasu, panie mój, ciągnął po chwili milczenia. Od tego czasu, wskutek pewnego niepomyślnego wydarzenia i na podstawie doniesień osób złej woli, w czym brała najczynniejszy udział Daria Francowna, za to, że jej uchybiono w należnym szacunku, od tego czasu córka moja, Zofia, zmuszona była wyrobić sobie żółty bilet i z tej racji nie może już przebywać z nami. Albo by mi gospodyni, Amalia Fiodorowna, nie chciała na to pozwolić, choć przedtem sama szła na rękę owej Darii, a i pan Lebiezjatnikow... właśnie o Sonie wywiązało się to zajście między nim a moją małżonką. Przedtem on sam molestował Sonieczkę, a teraz wzbił się raptem w ambicje. Jak to ja, człowiek tak oświecony, mam przebywać w jednym mieszkaniu z taką? A ja Katarzyna tego nie przełknęła. Ujęła się. No i wybuchło. Teraz Sonieczka bywa u nas tylko o zmierzchu. Stara się pomóc Katarzynie w miarę siły i możności, dostarcza środków. Mieszka zaś u krawca Kapernaumowa. Odnajmuje o nich stację. A kapernaumów jest kulawy i ma kluski w ustach. I cała jego liczna rodzina także ma kluski w ustach. Kluski w ustach ma też jego żona. Gnieżdżą się w jednym pokoju, a Sonia ma swój osobny, za przepierzeniem. Tak. Ludzie to wielce ubodzy i z utrudnioną wymową, tak. Jakem tylko wstał wówczas na zajutrz? Wziąłem łachmany moje, ramiona wzniosłem ku niebu i udałem się do Jego Ekscelencji Iwana Afanasiewicza. Szanowny Pan, zna Jego Ekscelencję Iwana Afanasiewicza? Nie? W takim razie nie zna Pan Bożego Człowieka. Jest to wosk, wosk przed obliczem Pańskim, jako wosk tający. Raczył wszystkiego wysłuchać? I nawet łzy uranił. A, Marmiłado, już raz mnie zawiodłeś. Biorę ciebie raz jeszcze na swoją osobistą odpowiedzialność. Tak się właśnie wyraził. Zakonotuj, to sobie powiada ruszaj. Ucałowałem prochu stubiego myślowo, bo w rzeczywistości nie pozwoliłby, będąc dostojnikiem i mężem nowych, państwowo i oświeconych poglądów. Wróciłem do domu, a kiedy oświadczył, Żem znowu zaliczony do personelu i pobierani pensje? — O Boże! Cóż to wówczas było? Marmiładow znowu przerwał, mocno przyjęty. W tej chwili weszła z ulicy cała kompania opojów, już urżniętych. Za drzwiami rozległy się dźwięki wynajętej Katarynki, a dziecięcy zerwany siedmioletni głosik zaśpiewał futorek. Wszczął się harmider. Gospodarz i służba zajęli się nowo przybyłymi. Marmadow, nie zwracając uwagi na przybyszów, podjął swoje opowiadanie. Zdaje się, że bardzo osłabł, lecz im bardziej rozbierała go wódka, tym stawał się gadatliwszy. Wspomnienia o świeżym sukcesie biurowym ożywiły go i nawet odbiły się na jego twarzy jakąś promiennością. Paskolnikow słuchał uważnie. Działo się to, panie łaskawy, przed pięcioma tygodniami. Tak. Skoro tylko dowiedziały się obie, Katarzyna i Sonieczka, o Boże, jakbym się przeniósł do raju niebieskiego. Dawniej bywało, leży człowiek jak bydle i słyszy tylko wymysły. A teraz chodzą na paluszkach, uciszają dzieci. Ojciec zmęczył się w biurze, odpoczywać. Przed wyjściem do biura poją mnie kawą, grzeją śmietankę. Zaczęły się starać o prawdziwą śmietankę, słyszy pan? Skąd wytrzasnęły jedenaście rubli pięćdziesiąt kopiejek na przyzwoite mundurowanie dla mnie? Pojęcia nie mam. Buty, świeże półkoszulki, jak najwspanialsze, mada polamowe, uniform, mundur, Wszystko za jedenaście i pół rubla w najprzedniejszym gatunku. Pierwszego dnia przychodzę przed południem z biura, patrzę. Katarzyna przyrządziła dwa dania, zupę i peklowinę z chrzanowym sosem, O jakich to rzeczach nie było przedtem słuchu ani duchu. Szukienek nie ma ona żadnych, ale to, co się zowie, żadnych, a tu raptem jak gdyby się wybierała w odwiedziny, wystroiła się i to nie byle jak. Z niczego potrafi wszystko zrobić i patrzcie mi, zupełnie inna osoba, odmłodniała, wyprzystojniała. Sonieczka, ptaszyna moja, wspierała tylko pieniędzmi, mnie zaś samej powiada... Nie wypada teraz bywać u was często, chyba dopiero o zmierzchu, żeby nikt nie widział. Słyszy pan? Słyszy pan? Po obiedzie przyszedłem się zdrzemnąć i cóż pan myśli? Małżonka moja nie wytrzymała. Nie dalej niż przed tygodniem naurągały sobie z gospodynią, z Amelią Fiodorowną, na czym świat stoi, a teraz zaprosiła ją na filiżankę kawy. Przesiedziały dwie godziny i ciągle szuszu między sobą. Że niby teraz mąż mu jest na posadzie, bierze pobory, chodzi do samego ekscelencji, a ekscelencja wyszedł do niego osobiście, wszystkim kazał czekać, a męża wziął pod rękę i przy wszystkich zaprowadził do gabinetu. Słyszy pan, słyszy pan, ziemionie Zacharyczu powiada, ja naturalnie pamiętam o pańskich zasługach, chociaż pan hołduje tej lekkomyślnej słabosce, ale ponieważ teraz dałeś obietnicę, a ponadto nam tu bez ciebie szło kulawo, słyszy pan, słyszy... Więc polegam na Twoim szlachetnym słowie. Czyli, powiadam panu, wszysciuteńko wyssała z palca i to nawet nie strzpiotowatości dla próżnej przechwałki. Nie, sama we wszystko wierzy, własnymi urojeniami bawi siebie jak Boga kocham. A ja nie potępiam. Nie, tego ja nie potępiam. Gdy zaś przed sześciu dniami przyniosłem, nic nie uszczknąwszy, pierwszą swoją pensję, dwadzieścia trzy ruble czterdzieści kopiejek. Nazwała mnie dziób dziusiem. Dziób ty mój, powiada. I to na osobności, rozumie pan. Zdawałoby się, że cóż we mnie miłego, że jakiś tam ze mnie mąż. Otóż nie. Uszy mnie w policzek i powiada dziób ty mój. Marmiładów umilkł. Chciał się uśmiechnąć, ale nagle broda zaczęła mu się trząść. Jednego panował się. Ten szynk, twarz nosząca ślady rozpusty, pięć nocy na barkach z sianem. Ta butelka, a zarazem ta chorobliwa miłość do żony i rodziny, wszystko to zbijało z tropu jego słuchacza. Raskolnikow słuchał w napięciu, lecz z dotkliwą przykrością. Był zły na siebie, że tu przyszedł. Szanowny panie, szanowny panie, zawołał Marmiładow, otrząsnąwszy się. O, szanowny mój panie, może pana to wszystko śmieszy jak i innych. Może nudzę pana głupotą tych wszystkich mizernych szczególików domowego życia mego, ale mnie jest nie do śmiechu. Albowiem ja to wszystko odczuwam. I cały ten rajski dzień żywota mego i cały wieczór spędziłem w polotnych marzeniach. Jak ja to wszystko urządzę i dzieciarni sprawię przyodziewek, i jej zapewnie spokój... I córkę swą jednorodzoną dźwignę z odchłani upadku z powrotem na łono rodziny. I różne takie różności. To przecie wolno, proszę pana. A liści, łaskawce mój... Tumar miłado drgnął z nienacka, Podniósł głowę i wpatrzył się prosto w swego słuchacza. A liści już na zajutrz, po wszystkich tych rojeniach, czyli dokładnie przed pięcioma dobami, pod wieczór... Za pomocą podstępnego fortelu, jako złodziej nocny, przywłaszczyłem sobie klucz od kuferka małżonki mojej. Wydobyłem wszystko, co zostało z przyniesionej pensji. Już nie pamiętam ile mianowicie. No i proszę spojrzeć na mnie. Pięć dni, jak wyszedłem z domu, a tam mnie szukają. Z posadą amen. Mundur leży w szynkowni przy moście egipskim. Za co też otrzymałem w zamian to, to obłuczenie. Wszystko skończone. Marmioładow uderzył się pięścią w czoło, zaciął zęby, zamknął oczy i mocno oparł się łokciem na stole. Lecz po chwili twarz mu się nagle zmieniła. Z jakimś udanym kpiarstwem, z wymuszoną bezczelnością popatrzył na Raskolnikowa, zaśmiał się i powiedział. — A dzisiaj byłem u Soni, poprosiłem o gotóweczkę na poprawiny. <laughs> — Chyba nie dała, krzyknął ze strony, któryś znowu przybyłych, krzyknął i zarechotał na całe gardło. Ta to butelka została nabyta za jej pieniądze, ciągnął Marmiłado, zwracając się wyłącznie do Raskolnikowa. Dała mi trzydzieści kopiejek własną rączką, ostatnie, wszystko co miała, sam widziałem. Nie powiedziała nic, tylko w milczeniu przyjrzała mi się. To nie na ziemi, ale tam boleją nad ludźmi w taki sposób, opłakują, a wyrzutów nie robią, nie robią. I tym boleśniej, tym boleśniej, że nie robią wyrzutów. Trzydzieści kopiejek, tak jest. A przecież jej samej one teraz potrzebne, nie? Jak pan sądzi, panie mój kochany? Przecie teraz musi dbać o schludność! A schludność, laka, wie pan, specjalna, kosztuje, rozumie pan? Chociażby te jakieś pomadki, bo jakże? Chalki krochmalone, trzewiczki takie figlerniejsze, żeby można było pokazać nóżkę, kiedy wypadnie przeskakiwać kaurze. Rozumie pan? Rozumie, co znaczy taka schludność? Otóż ja, rodzony ojciec, capnąłem te trzydzieści kopijek na poprawiny w szynku i piję. I już przebiłem. Więc któż pożałuje takiego jak ja? E? Czy pan mnie teraz żałuje, czy nie żałuje? Mów pan, żałujesz, czy nie? <grystanie> Chciał sobie dolać, ale nic z tego. Flaszka była próżna. A za co ciebie żałować? krzyknął gospodarz, który znowu znalazł się obok nich. Rozległ się śmiech i nawet połajanki. Śmiali się i wymyślali zarówno ci, co słyszeli, jak i ci, co nie słyszeli. Otna sam widok emerytowanego urzędnika. Żałować. Za co mnie żałować? Wrzasnął nagła Marmiładow, wstając z wyciągniętą ręką w istnym natchnieniu, jak gdyby tylko czekał na te słowa. Za co mnie żałować, powiadasz? Racja. Mnie żałować nie ma za co. Ukrzyżować mnie trzeba, do krzyża przybić, a nie żałować. Więc ukrzyżuj, sędzio, ukrzyżuj, lecz ukrzyżowawszy, pożałuj. A wówczas ja sam przyjdę do Ciebie, żebyś mnie ukrzyżował, albowiem szuka mnie wesela jeno łez i boleści. Ty ci się zdaje przekupnie, że ta twoja butelka słodką mi była? Boleści, boleści szukałem na jednie boleści i łez. Jakoż znalazłem je, zakosztowałem ich. A pożałuję nas, ten, który ulitował cię nad wszystkimi, który wszystkich i wszystko rozumiał. On też jeden jest sędzią. Nastanie dzień i on zapyta: a gdzie jest córa owa, która ma cosze złej, suchotniczej, która dziadkom obcym i nieletnim złożyła siebie w ofierze? Gdzie córa owa, która pożałowała rodzica swego ziemskiego, pijanicy nieużytecznego, nie brzydząc się jego ze zwierzęceniem? I powie: przyjdź, już ci raz odpuściłem, przebaczyłem ci raz, a i teraz odpuszczone ci są twoje mnogie grzecha, bowiem wiele ci umiłowała. I przebaczy, mojej soni. Już wiem, że przebaczy. Odczułem to w sercu moim, gdy u niej był ostatnio. I osądzi wszystkich sprawiedliwie i przebaczy dobrym i złym, wyniosłym i pokornym. A gdy już skończy ze wszystkimi, na no on czas przymówi do nas. Chodźcie i wy, powie, chodźcie pijaniuteńcy, chodźcie słabiutcy, chodźcie zasromani i my wszyscy przyjdziemy, nie wstydząc się, i staniemy przed nim. A on powie, świnie jesteście, na obraz i podobieństwo bestii. Ale chodźcie i wy też. Wówczas rzekną mądrzy, rzekną roztropni Panie, przecież dopuszczasz tych oto? A on powie, dlatego ich dopuszczam, o mądrzy, dlatego ich dopuszczam, o roztropni, że z nich żaden nie poczytywał siebie nigdy za godnego tej łaski i wyciągnie ku nam prawicę swoją, a my przypadniemy i zapłaczemy i wszystko zrozumiemy. Wtedy zrozumiemy wszystko i wszyscy zrozumieją. Katarzyna. Także zrozumie, panie przyjść królestwo twoje. Opadł na ławkę wycieńczony i osłabiony, nie patrząc na nikogo. Jakby zapomniał o otoczeniu i głęboko się zadumał. Jego słowa wywarły pewne wrażenie. Na chwilę zaległa cisza, lecz niebawem dały się znowu słyszeć śmiechy i urągania. Powiedział, co wiedział. Mądrala, urzędnik, i tak dalej, i tak dalej. — Chodźmy, panie. — rzekł nagle Marmiładow, podnosząc głowę i zwracając się do Raskolnikowa. — Niech pan mnie odprowadzi. Kamienica Kozela, oficyna. Pora do Katarzyny Iwanowny. Raskolnikow już dawno miał ochotę wyjść. O tym zaś, żeby mu pomóc, już i sam myślał. Okazało się, że Marmiładow ma nogi daleko słabsze niż język. Ciężko się oparł o młodego człowieka. Mieli przejść jakieś 200-300 kroków. Im bliżej domu, tym większy lęk i wstyd ogarniał pijaka. Nie Katarzyny Iwanowny boję się teraz, bąkał zalterowany. Ani tego, że mi się wczepi we włosy. Co tam włosy, furda włosy. Ja ci to mówię. Nawet lepiej, żeby się wczepiła i wcale nie tego się boję. Boję się jej oczu. Tak, oczu, wypieków boję się także i tego, jej oddechu się boję. Widziałeś, jak się oddycha w tej chorobie, przy wzburzonych uczuciach? I boję się jeszcze płaczu dzieci, bo uważasz, jeżeli Sonia ich nie nakarmiła, to <laughs> już nie wiem, nie wiem. A wytuzowania nie boję się. Więc mój panie, że mi wyżej wspomniane tuzy nie przyczyniają bólu, lecz owszem są mi rozkoszą. Żyć bez tego nie mogę. Tak jest lepiej. Niech mnie pobije. Niech sobie urży, Tak jest lepiej. A o, o co idą? Kamienica kozera, ślusarza, niemca bogatego. Prowadź.